Hej, cześć, witam wszystkich w filmie Haje. Mierzymy, wchodzimy do środka i zobaczcie, co się dzieje. Normalnie wiosna. Zieleń, biel, beż, czerń też, ale oliwkowych kolorów, zielonego koloru beżowego, to jest po prostu multum. Tu mamy czarną marynarkę, białe takie ekribluski, mnóstwo właśnie oliwkowego odcienia i zielonego, po prostu czuć już wiosnę. To taka stylizacja na manekinie, bluza i spodnie. No i hej, witam się z Wami z przymierzalni. Szybki outfit, sweter jest z second handu, bluzka z Mark & Spencer, spodnie są z H&M, rurki mają kupę lat i botki z internetu. No i zaczynamy. Tu Wam jeszcze pokazuję zegarek i bransoletka Pandora, mój nowy nabytek na święta, prezent. No i zaczynamy. Zobaczcie, będą perełki naprawdę. Tu już Wam pokazuję sweter, jak wygląda. Świetny jest. I zaczynamy. Słuchajcie, spodnie skórzane, bluzki satynowe, płaszcz, trench, sweterki, przepiękne szpileczki, jeansy, body. Także naprawdę ciekawe perełki. Zostańcie ze mną, bo będzie super. Pierwsza rzecz, od której zaczynamy, to jest 19,99, rozmiar 41, takie piękne, zielone szpileczki, buciki, takie, no nie wiem, jakby je określić, cena, 19,99 funta, ja noszę 41, ale są bardzo wygodne, bardzo fajne. No i tutaj mamy spodnie skórzane, takie ala skórkowe, dziesiątka, rozmiar 38, po prostu zwykłe, proste, nie rurki żadne, z kieszeniami na pupie. Bardzo fajne i do tego będzie przepiękna bluzka koszulowa, przeceniona z 18,99 na 14 funta. Piękny, taki pudrowo-różowy odcień, no po prostu bajeczny. Od razu ją kupiłam. Tak się prezentuje ta bluzka, jest taka właśnie fajna, luźna, żeby ją sobie właśnie schować do spodni. W MC, słuchajcie, był rękaw praktycznie identyczny, bo mierzyłam i SK, i MK i myślę, że ta SK jest po prostu idealna. A nie wiem, jakby wyglądała XS-ka. Nie wiem, czy by rękawa nie miała za krótkiego, ale jest, kolor jest po prostu obłędny. Spodnie zresztą bardzo fajne, bardzo wysokie stanem zapępek, z kieszeniami na pupie, z normalnymi kieszeniami. Tutaj do tego są te szpileczki, tak się prezentują. Bardzo fajne, naprawdę kolor jest genialny, ożywiają mega dużo stylizacji. Także dajcie znać, jak podoba się Wam ta stylówka. W spodniach się odrobinę pocicie, to muszę przyznać, ponieważ mają taki puszek jakby od środka i pocą się w nich nogi. Naprawdę, tak żebyśmy poszli w nich na imprezę, no to nie wiem, jak by było, ale bluzka jest obłędna. Myślę, że do czarnych spodni czy do jeansów będzie wyglądać genialnie. Naprawdę, zobaczcie, ten kolor jest idealny dla blondynek, dla brunetek. Piękna. Emitująca satyna, oczywiście jest to 100% poliester, ale myślę, że jest naprawdę przepiękna. Dajcie znać, jak Wam się podoba, bo mi bardzo, zakocham się w tej bluzce. Jeszcze były czerwone, były czarne. Tu Wam jeszcze wyciągam, jak wygląda wyciągnięta ze spodni. Ona jest bardzo szeroka, zobaczcie, taka ogromniasta. Mam podobną beżową, ale tamta moja beżowa jest jeszcze dłuższa. Ale jest bardzo szeroka. No ciekawe, jakby ta XS-ka wyglądała. Nie zmierzyłam. Kolejna rzecz, 9,99, rozmiar M, również wzięłam od razu. Także to jest taki haul H&M. Przepiękne zielone body. Zobaczcie, w tym kolorze jest mnóstwo rzeczy w H&M-ie i w sieciówkach. Piękny, zielony, żywy kolor do czarnych spodni czy do jeansów. I zobaczcie, z tymi szpileczkami, mega zestawienie. Dajcie znać, jak Wam się podoba. No to body jest mega. Jeszcze były w kolorze beżowym i też wzięłam w takim ekri. Tak bym to nazwała. I zobaczcie, jak ona jest mocno wycięta. Aż musiałam Wam to pokazać. Nigdy nie widziałam tak mocno wyciętego body. Naprawdę, bo jakbyście tutaj takie spodnie z niższym stanem założyli, no to boki by było widać, ale kolor jest genialny. Body fajnie się właśnie sprawdza do różnego rodzaju właśnie spodni z wysokim stanem, szerokich. Taki opięty body, kolor mega. Kocham taki kolor. Uważam, że naprawdę dobrze mi w zielonym. Dajcie znać, czy w ogóle lubicie zielony i czy lubicie body. Ja średnio, ale no nie jest najgorzej. Także to jest kolejna stylówka. Mega kolorek. No i co będziemy mieli następne? Kolejna rzecz. 29,99. Rozmiar 12,40. Jest to taka piękna spódniczka ze złotymi guziczkami, z takim herbem jak u królowej. Zwykła, taka prosta, wiecie co? Nie jest to spódniczka taka bardzo wyjściowa, bardziej bym ją
proponowała do pracy, bo to nie jest taka typowa mini. To jest taka, na przykład widziałabym ją z bluzką koszulową i do tego klasyczne szpilki, na przykład nude albo czarne, i do tego na przykład biała bluzka koszulowa. Myślę, żeby wyglądało to obłędnie. Nie jest to spódniczka na imprezę, bardziej bym ją widziała po prostu albo na co dzień, albo do ofisu. Taki look, wiecie, typowo biurowy po prostu. Taki office outfit. No bo jest taka grzeczna długością i wyglądem. Nie jest to na pewno spódniczka, którą bym założyła na imprezę, ale jest naprawdę ciekawa. Bardzo fajnie mieć w swojej garderobie tego typu spódnicę i do tego na przykład marynarkę. Jeżeli pracujemy w ofisie, do tego cieliste rajstopy albo czarne i właśnie marynarka, i myślę, że bardzo fajny biurowy look, a też również na rozmowę kwalifikacyjną też się super sprawdzi. Kolejna rzecz, rozmiar M1499 przeceniona na 9. Zobaczcie to, ten błysk. Mega spódnica typowa na Sylwestra. Bez żadnych suwaków, bez żadnych guzików, po prostu wciągana, wysoki stan. Genialna. Myślę, do czarnej bluzki, do wszystkiego. Ta spódnica jest po prostu obłędna. Myślę, że na Sylwestra, na imprezę będzie super. No i tutaj kolejna rzecz, którą będę do niej mierzyć, to jest super body, który też wzięłam. 9,99, rozmiar M. Niby zwykłe czarne, a nic. Niby nic. No i tu mierzę właśnie z tą spódnicą. Zobaczcie. Niby zwykłe body prążkowane. Też koniecznie je kupiłam. Także to sobie mówię, haul high-em. Z tyłu są super wycięte plecy, także myślę, że do tego troszeczkę może inny stanik, albo po prostu na krzyż, albo tylko przody i te plecy gołe, albo bluzka nudowa pod spodem, super, ale ta spódnica, zobaczcie, jak to się mieni. No na imprezę, na Sylwestra, to była jakaś marynarka, no to jest hit. Każda bluzka do tej spódnicy pasuje. Obłędna. Jeżeli lubicie spódnicę, to długość jest idealna, jest nie za krótka, nie jest to bardzo krótka mini, myślę, że jest idealna długością, po prostu sztos. Naprawdę, dajcie znać, jak Wam się podoba. Taki outfit imprezowy bardziej, ale również no, na co dzień może niekoniecznie, ale widziałabym właśnie na wszystkiego rodzaju wyjścia, Sylwestra, imprezy, ale to body super, do wszystkiego. Do jeansów, do białych spodni robi robotę. Genialne. Także trzy body, słuchajcie, na jednym mierzymy. Nic dodać, nic ująć, nic nie będę mówić, bo no, wszystko mówi za siebie. Zostawcie komentarz. Kolejna rzecz. Słuchajcie, poluję na takie jeansy. Cena 17,99 funta bootcut. To są dzwony. Jasno-błękitne. One tak wydłużają nogi, że to jest po prostu jakiś hit. Do tego też będzie trench. Cena 39,99 funta. Rozmiar S. Tutaj ten trench widziałabym w rozmiarze nawet XS, bo ta S jest taka, no, jakby ciut za duża, no może nawet idealna, no ale zresztą sami zaraz zobaczycie. No i tutaj mierzę te jeansy z tym body. One wydłużają nogi, zobaczcie, tylko one są za krótkie. Ja bym je od razu wzięła, ale to jest rozmiar 40, ale one są moim zdaniem za krótkie. Do szpile wyglądają ok, ale no niestety, do zwykłych butów byłyby za krótkie, ale ja choruję na tego typu spodnie, muszę je mieć. Po prostu takie dzwony są obłędne. Tutaj ją mierzę właśnie z tym czarnym body. Tu widzicie jeszcze plecy. No kosmos. Te jeansy są po prostu świetne. Jasno niebieskie. Pięknie podkreślają figurę. Nawet na imprezę. Na co dzień. Do wszystkiego. Nawet słuchajcie, Adidasy do tego. Ale one powinny być dłuższe. Zakrywać pięte. Ja tak to widzę. Dajcie znać, co Wy myślicie. Czy Wam się podobają tego typu jeansy? Bo wracają do mody. No i tutaj właśnie mierzą ten trench, płaszcz, jasno-beżowy, zimny beż. Myślę, że on będzie pasował do wielu stylizacji, do wielu kobiet, jeżeli chodzi o kolory włosów i o analizę kolorystyczną, bo to jest taki piękny, zimny beż. Myślę, że super się sprawdzi u wielu kobiet. Piękny, naprawdę, na jesień, na wiosnę, bardziej może na wiosnę. Rewelacja, pod spodem jest podszewką podbity. Cena myślę 39,99, jak na taki trench, myślę, że rewelacyjna. Tutaj rozpięłam. Tak się to prezentuje. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Czy nosicie trench, czy ja mam tego typu kurtkę, taką do tyłka, do pośladków.
Myślę, że tego typu płaszczyk pasuje po prostu do wszystkiego. Z kieszeniami, piękne guziki. No i naprawdę dobrze wykonany. Tutaj, słuchajcie, staram się sprawdzić skład dla Was. No i mamy 100% poliester, prać w 40 stopniach. Tak się prezentuje rozpięcie, ale myślę, że ta XS-ka by się troszeczkę chyba lepiej sprawdziła. No tak mi się wydaje. Tutaj z tyłu jest rozporek do rozcięcia oczywiście. No i dziękuję pięknie Wam za oglądanie. Dziękuję, że byliście ze mną. Zostawcie ślad po sobie, komentarz koniecznie. Subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco. Ściskam buziaki, Basia Fit Beauty. Pa, pa!